A więc witajcie w kolejnym testowanym demku. Dzisiaj mamy Reverse Defense, które zainteresowało mnie tym, że jest, z tego co rozumiem, odwróconym Tower Defense'em, których nie dość, że nie ma dużo na rynku, no to jeszcze zrobić go lepiej czy dobrze jest bardzo trudno. Bierzemy nową grę, zobaczmy z czym to się je. Nie wiem co się dzieje, bierzemy samouczek. Okej. Jesteśmy magiem, tak, czyli to nie jest takie jakby to powiedzieć, że często tower defensy są z rzutu izometrycznego, nie? A tutaj wychodzi na to, że jesteśmy takim powiedzmy, nie wiem, złym magiem, który będzie razem ze swoimi żołnierzami, których chyba będę mógł przyzywać, jakby kroczyć po ścieżce i będziemy rozwalać obronę kompa. Dobra. Proszę, super dźwięki ze stocka. Chodzenie również. Miotacz ognia. No, no i szalimy Polaków, to jest bardzo duży plus, jak widać. Wszędzie jest polska gotka, więc o... Pasa. Przyzywanie jednostek, czyli 3 i 4, to są jakieś karcioszki. Ujo, ty! Sru, 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 sru. Rzucam karcioszki. A trójeczka? Co to jest? A, to są jakieś czary chyba. Ty, takie... Fizyczka jest, czy nie? No, chyba nie do końca. Tylko mana mi się skończyła. No cóż, powiedzmy, że są śmieszne animacje, ale chyba nie ma fizyczki. I wrogowie znikają pod ziemię. Co to jest? Kim wy jesteście w ogóle? Wieża ogniowa. Ale tak szczerze, ten... A, jeszcze mam różdżkę lodu. I ona ma własny... własną manę. Okej, no tak pierwsze wrażenie, tak szczerze, no bieda, nie da się ukryć, nie? Dźwięki ze stocka, animacje ze stocka, wszystko takie śmieszne dosyć, takie śmieszno-biedne bym powiedział. Jakiś dwóch ogrów tutaj mi pomaga. Dostaję pieniążki za to. A co to jest na przykład to? Nie wiem do końca, bo... A, rzuciłem coś i to ich leczy, czy? No nie, nie do końca. A, i patrzcie, to są różne karty. I mogę sobie... Juuu, tutaj z góry atakują. Dobra, rozłożę całą armię łuczników. Dobra, to jest dziwne, widzę, to od razu muszę powiedzieć, to jest dziwna gra. A, jaki jest tego? O, jakieś super dupnięcie. Wow. To zaraz mnie zabiją. Tak się skończy. A tutaj co było w takim razie? No, przeciwnik niesamowicie reaguje na obrażenia, jak widzicie. Rozkładam teraz 500 różnych jednostek. Co tam jest? Wiocha jakaś ta? A to co? A pod kół mam jeszcze coś, co to jest kół? No, sam... O, po prawej w ogóle na górze jest też pokazane... O, to jest przesuwanie chyba naszych sił. Żeby one parły do przodu. I czemu on jest opętany? To był kiedyś mój ziomek. Boże święty. A, nie mogę, bo nie. To są jakieś czary. Puściłem tornado. Jezu. Jezu, wiecie. Takie... Tak szczerze mam trochę mieszane uczucia co do tej gry na razie. Taka pachnie biedą na kilometr. Tam się dalej coś bije. Zadanie, zniszczy brama 1. To moje jednostki, to? Tak. To są łucznicy i nikt ich nie zabije. O, mam jeden zdrowia. O Boże, biegnie jakiś gruby troll. O! Aha. Okej, okay, to... już chyba nie chcę grać dalej samouczkę. Zobaczmy w takim razie, co ma gra do zaoferowania. No bo tak na razie to 2 na 10. Jakieś... Aha, to ma jakieś... punkty perków. Zwiększenie ataku, zwiększenie ataku na 2. I to kosztuje rozmiar, aha, spoko.
Rozmiar 1 zwiększa zasięg wybuchów, lód jest silniejszy. Wszystkie jednostki dystansowe zadają większe obrażenia, ale ich zdrowie jest mniejsze. Maksymalnie dwóch zdrowym żyje otrzymali większych obrażeń. Fajnie, damy sobie wszystkie perki. Że wyszło jakby 10 lat temu. No właśnie tak to brzmi, Gol Kapitan, nie jak taki największy gówno, chciałoby się rzec. Tier pierwszy. Tier drugi, tier czwarty. Berło cyklonu, czyli fajnie, że samouczek w ogóle jakby cokolwiek... To nie był samouczek, to sobie odpowiedzmy na to pytanie. To nie był ani trochę samouczek. To było rzucenie po prostu byle czego w byle gdzie. Młot tytana. Atak podstawowy, kamienna kula. Trafić w cel. Trzęsienie ziemi. Berło cyklonu. Nie wiem. Czyli rozumiem, że to jest mój build. Jakiś jest, nie da się ukryć. Talia. Czym jest talia? Odblokowane karty. Piechota, ogr, łucznik, leczenie. Dek. Czemu nie talia, tylko dek? Co mogę na przykład z nim zrobić? Mogę jakoś... Co ja zrobiłem? Aha, tak, to biorę do deku, na przykład trolla albo jakieś tutaj rzeczy. Kula ognia. Weźmy kulę ognia. I leczenie, nie, leczenie już mam. Tarcza, co nie, to jest demon ognia, diabeł. Nie można, bo dek jest pełny. Nie wiem jakby dlaczego dek jest pełny, skoro jest 20 na 20, nie wiem czy to jest. Zobaczmy jeszcze jedną misję, bo coś czuję, że z tą grą za długo tutaj nie pożyjemy w zgodzie. Jak D-Day, to też tak, D-Day był dobrym samouczkiem. Tutorial, zaraz, to co ja grałem? To tam był tutorial, tu jest tutorial? Ile ta gra ma tutoriali? Ty, jestem znowu w tutorialu, co się dzieje? Dzień świstaka, widzowie. Ja pierdzielę. Znowu to samo. Znowu mnie męczą. Ja już zawczasu jestem mądry, więc przyzwę 500 jednostek. Tylko czemu te skille są takie jakby... Nie wiem, bez sensu. Aha, i rzuciłem na nich ogniste tornado i się rozpaczkali. Fajnie, fajnie. Jak wam się podoba, widzowie? Fajna gierka? Fajna, takie demówka, odwrócony tower defense. To dokładnie o tym mówiłem, że nie jest łatwo zrobić odwróconego tower defense'a. Dokładnie o to mi chodziło. Że to, co tutaj mamy, to jest no niestety upośledzone. Rzuć te karcioszki. Co to jest? Łucznicy. Łuczników daj tutaj. Nie wiem, jak te karty się odnawiają kompletnie też. Nic mnie tutaj nie uczą. To nie jest samouczek, widzowie. To jest jakaś misja z dupy. Moje HP się nie regeneruje. Czy jak dostanę, to już na amen. Ale teraz chyba muszę po prostu działać z botami. Wtedy wygramy. Dobra, wchodzimy, wyłazić z nor, pan przyszedł. Znowu więcej kart. Rzucamy wszystko. Sru. Ale się sieka, ale giera, widzowie. Miotacz ognia. Uniki. Jak Tommy Lee Jones w Ściganem, czwórka. Co jeszcze mogę zrobić tutaj? Mogę coś rzucić? Karcioszkę, cokolwiek, hamo? Nie, spoko. Że może to alfa, nie demo. No tak szczerze, gdybym miał zgadywać, to nie jest ani alfa, ani demo, to jest gówno po prostu. Tak totalnie będąc z wami szczerym. To jest ledwo ogrywalne. To jest chaos jeden wielki, nie wiadomo w ogóle co tu się dzieje, nie wiadomo kto jest z kim. Nie wiadomo co ja używam, co ja rzucam. To jest po prostu, mówiąc najprościej, bez sensu. Nie, po prostu idziemy zniszcz złoty posąg. Aha, to był złoty posąg. Następny restart, nie wiem. Nie wiem tak szczerze, czy po tym co zagrałem przez te 5 minut chcę grać dalej. No ale dajmy jeszcze szansę. Takie ostatnia szansa, nadzieja, nie? Muzyka przynajmniej jest, muzyka, widzowie. Udało się odkryć coś takiego w tej grze jak muzykę. Oła, to już lejecie, tak? A czemu nie mogę, bo... Aha, mogę tylko tutaj. No to spoko, no, spamming i tyle. Rzuciłem jakąś tarczę. Leczenie nie mogę rzucić, bo nie.
W ogóle patrzcie na te hitboxy. To jest ogr, a to też jest ogr wedle gry. No nie wiem, czy to był ogr. Ale pathfinding jednostek też jest wspaniały, patrzcie na to. Jakaś tarcza, inhibitor card. Aha. 20, ale 20 czego? Tej many pseudo? Rzuciłem teraz regenerację, dobra, czyli tak się leczyć w tej grze można. Czarem pseudo regeneracji. Ale udźwiękowienie jest paskudne. To jest takie pykanie, takie... Czuję się jakbym grał, nie wiem, Red Alert 1 miał lepsze dźwięki, tak szczerze. A to są takie ze Socka już na maksa. No ta mapa jest pusta, nie ma to totalnie nie ma... Aha, to są w ogóle źli, tak? Źli ludzie z celnością... Ty widzisz jaką szczela? On ma 100% celność. Trzeba skakać. Tylko... Skakanie jest odpowiedzią na nich. Oj, ma aimbota, chłop. Znowu jakiś inhibitor. Coś mnie... Aha. Co? Dobra, speedrun, widzowie. Oj. Dobra, to chyba koniec. O nie, jest dobra, jedziemy dalej speedrunem. O, dobra, jesteśmy. Więc w takim razie udało nam się odkryć sekretne zakończenie tego dema. Brzmi ono... Alpha Build, dobra, jest na dole po prawej napisane, że to jest alfa. To nie jest demo, to jest alfa. Dlatego ja poproszę... Reverse Tower Defense. Nie polecamy, nie sprawdzajcie tego, nie warto. Dziękuję za uwagę, Piotr Franceski. Idziemy stąd, na razie.